Siema, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy warto wyjeżdżać do Niemiec w 2024 roku. Zapraszam do oglądania. No i witajcie. Co prawda mamy już sierpień 2024, więc ten film mógłby się równie dobrze nazywać w 2025 roku albo pod koniec 2024 roku. Ale w związku z tym, że nagrałem taki film w 2022, w 2023, więc pomyślałem, że w 2024 też musi się coś takiego pojawić, żeby co roku taka, można powiedzieć, aktualizacja wychodziła. A skąd się wziął pomysł na nagranie tego odcinka w tym roku? No więc dostałem ostatnio komentarz od użytkownika, który nazywa się Życie w PL czy za granicą. No i on tam napisał, że dużo może się dowiedzieć po moich filmach. Dziękuję bardzo, miło mi to słyszeć. No i że zastanawia się razem z rodziną nad wyjazdem za granicę, niekoniecznie do Niemiec, ale że Niemcy też bierze pod uwagę. No i mówi, że czyta komentarze pod tymi filmami i widzi, że Polacy, no to tak jeden drugiego by w łyżce wody utopił, że większość tych komentarzy to jest taka, że już się nie opłaca i tak dalej. No i tak sobie pomyślałem, że może warto poruszyć ten temat. Zresztą on u siebie na kanale nagrał właśnie film mówiący o tym, że planuje wraz z rodziną wyjechać i taki po prostu, żeby mu doradzić, co zrobić, żeby ludzie tam pisali, komentowali, co oni myślą na ten temat. I pod tym filmem też zauważyłem komentarze typu nie warto wyjeżdżać, teraz to już się nigdzie nie opłaca, tylko w Polsce zostać. No i właśnie przez to wymyśliłem, żeby nagrać ten odcinek w tym roku, albo raczej to mnie skłoniło do nagrania tego odcinka. No więc słuchajcie, co ja mam do powiedzenia na ten temat. Pierwszym punktem jest to, że według mnie zdania są podzielone. Ach, coś mnie tu gryzie. Takie miejscówkę wybrałem sobie przy wodzie i mnie tu jakieś robaczki obłażą cały czas. No i tak, moim zdaniem każdy ma prawo wyboru. Jedni uznają, że nie warto, drudzy, że warto. Niestety z Polakami jest tak, co pewnie większość osób potwierdzi, to będących za granicą, że Polak będzie ci odradzał. I tutaj nawet nagrałem TikToka na ten temat, że miałem tutaj takie sytuacje, że rozmawiałem z ludźmi, którzy mówili mi tak, wracaj do Polski, tutaj już się nie opłaca, że na przykład jak były marki niemieckie, to jeszcze się opłacało, teraz to już nie są te same Niemcy. No i tak samo mówi się o innych krajach, tak samo mówi się o Stanach, że to już w Stanach to już też, jak to się mówi, nie ma tego amerykańskiego snu, tego American Dream, więc nie warto wyjeżdżać. A ja wam powiem tak, gadałem z jednym gościem i on mi mówi tak, nie warto wyjeżdżać, w Polsce jest lepiej. Ja do niego mówię, no to co ty tu jeszcze robisz, słuchaj? Pakuj walizki i wracaj do Polski, skoro się nie opłaca. No i on mi odpowiada tak, nie no, teraz to już jest za późno, ja już jestem tutaj tyle lat, że się nie opłaca. No i widzicie, to jest takie podejście. Następne podejście jest takie, że o tych Stanach. Mój znajomy, który pracował w Polsce na wózku widłowym, zdecydował się wyjechać do Stanów. Z tego co wiem, co z nim pisałem, jest wszystko ok. Mówi, że mu się tam podoba. Robotę jakąś gdzieś tam na budowlance na razie sobie pierwszą złapał i jest zadowolony. Nie ma czegoś takiego, tylko po prostu w Stanach, z tego co wiem, jest tak, że jeżeli pracujesz, jeżeli jesteś ogarnięty, potrafisz sobie poradzić, no to naprawdę można sobie fajnie żyć. Co innego, jeżeli jedzie taka osoba, jak tutaj często się zdarzają, że przychodzą do pracy i a nie, to jest za ciężko, to mi się nie podoba, ja idę do domu, nie? Godzinkę przepracuję, idzie do domu, to tacy ludzie sobie nie poradzą, wiadomo. I tacy ludzie przeważnie najczęściej piszą takie komentarze pod filmami, czy w ogóle gdzieś w internecie, którzy wam odradzają. Tacy ludzie, którym się nie chce, którzy ciągle narzekają, którym wszystko nie pasuje, albo na przykład tacy, którzy w ogóle nie siedzą, którzy w ogóle nie pracują, tylko siedzą na socjalu. O, to będą wam odradzać. Drugim aspektem, moi drodzy, są ceny. Wiadomo, że wszystko idzie do góry w każdym kraju. I w Niemczech, i w Holandii, i w Polsce tak samo idzie do góry. Mimo, że wypłaty idą do góry, to ceny tak samo szybują. Szybują do góry i to bardzo szybko. No i ja postarałem się zrobić takie małe porównanie. Może być śmieszne, może być nieśmieszne, ale generalnie pokazujące, jak wygląda to cenowo w Polsce czy za granicą. Tutaj jeszcze się odniosę do tego, że zapisałem sobie parę informacji, bo wiadomo, wszystkiego bym nie zapamiętał. Aktualnie minimalna krajowa w Niemczech wynosi 12,41 brutto na godzinę, a w Polsce udało mi się znaleźć informację, że jest to 28 zł i 10 groszy na godzinę. No i teraz zapraszam na to małe porównanie, które nagrałem ostatnio. No i mamy to, moi drodzy. Big Mac, jak możecie zauważyć.
Na tej podstawie zrobię takie malutkie porównanie. Wiadomo, że jest to porównanie z dupy, można powiedzieć, ale mniej więcej obrazuje ono, jak wygląda sytuacja, przynajmniej pod tym aspektem. No już Wam mówię, nie wiem, ile taki Big Mac w Polsce kosztuje. Ostatnią informację, jaką udało mi się znaleźć, to 19,99. A w Niemczech zapłaciłem za tego Big Maca, już Wam mówię, 6,29 euro, co oznacza, że w Niemczech za minimalną stawkę kupimy dwa takie Big Maci, a w Polsce niestety nie, ponieważ w Polsce zabraknie nam jeszcze ile? 13 zł około. Nie wiem, czy to jest faktyczna cena, podejrzewam, że może teraz to być drożej, więc dajcie znać w komentarzach. No i co? Wracamy do materiału. No, tak jak widzieliście, wygląda to tak, jak wygląda, czyli można tego jednego Big Maca kupić w Polsce. Tutaj można dwa, tam brakuje paru centów, ale można dwa kupić, powiedzmy. Tak samo można powiedzieć o benzynie, że na przykład w Polsce, nie wiem, ile ona kosztuje, ale na przykład w Niemczech za tą samą, która w Polsce teraz jest zamiast 9,5, czyli E10. Tutaj E10 kosztuje, jak dzisiaj patrzyłem, w okolicy, w promieniu 24 km. Najtaniej znalazłem za euro 63 za litr. No to sobie już to przeliczcie na złotówki. No i można takich porównań znaleźć więcej. Zresztą zapraszam na inne moje filmy, gdzie pokazuję, jakie są ceny w Niemczech żywności, jak wygląda życie, jak wygląda praca i tak dalej. Praca odnośnie tej stawki minimalnej, powiem Wam jeszcze tak, że ta minimalna 12,41 jest, ale szczerze mówiąc, mało kto już tyle zarabia w Niemczech. Nie wiem, bo wszystkie oferty, jakie się pojawiają w internecie, które widzę, no to zaczynają się od 13-13,50 na godzinę, więc to też jest trochę więcej. Podejrzewam, że w Polsce jest podobnie, że ta stawka minimalna, która tam wynosi te 28 zł od 1 lipca, z tego co pamiętam, na godzinę, to też mało kto zarabia taką stawkę, ale na pewno się zdarzają. Przejdźmy dalej do kolejnego aspektu. Wyjazd za granicę nie musi się koniecznie wiązać z zarobkiem, z szybkim zarobkiem, z odłożeniem kasy i tak dalej. Tutaj mówię odnośnie tego, że dużo ludzi też do nas mówi, naszych znajomych, że a, wy już tyle w Niemczech jesteście na przykład, a jeszcze nic nie odłożyliście, jeszcze nie macie domu w Polsce, że na przykład nasz znajomy jakiś tam inny wyjechał na 2-3 lata i oni już się wybudowali. Okej, ja to rozumiem, ale każdy ma inne podejście. W naszym przypadku było tak, że na początku wyjechaliśmy i chcieliśmy odkładać, ale na końcu wyszło tak, że zaczęliśmy tutaj sobie mieszkać. Czekajcie, muszę kończyć, bo jacyś ludzie tu idą. Dobra, jestem z powrotem. Pani się pytała, czy można tutaj pływać, ale z tego, co widziałem na znaku, nie można. Pytała się, gdzie można, a ja mówię, że nie wiem, bo jestem tutaj pierwszy raz, żeby poszła tam dalej. Widziałem tam jakąś większą plażę, więcej ludzi, więc może tam można pływać, nie mam pojęcia, ale no, ta woda nie wygląda zbyt ciekawie, szczerze Wam powiem. Na czym to ja skończyłem? Tak, że my no, zdecydowaliśmy, że po prostu tutaj mieszkamy, żyjemy, więc no, dlatego jeszcze nic nie odłożyliśmy, bo po prostu wydajemy na bieżąco te pieniążki, jakieś tam, wiadomo, małe środki się odkłada, a za całą resztę się żyje, jak to w Polsce i wszędzie indziej. No i tutaj właśnie chcę Wam powiedzieć o kolejnym punkcie, czyli wyjazd za granicę nie musi się koniecznie wiązać z chęcią szybkiego zarobku, tylko właśnie po pierwsze żyć, bo niektórzy chcą na przykład poznać nową kulturę, tutaj możecie poznać nową kulturę, Niemcy mają inne poczucie humoru, wiadomo, czasami nawet śmieszne, trzeba przyznać, czasami nie, nie każdemu to przypadnie do gustu, nowe kultury, nowe znajomości, no, trochę świata zobaczyć, to też jest powód do wyjazdu. Wiadomo, każdy ma inny powód do wyjazdu. No i to już Wy sami musicie ocenić, czy chcecie wyjeżdżać za granicę, w jakim celu, czy Wam się to opłaca, czy nie. Czy chcecie poznać nowe miejsca, nowe kultury, czy zarabiać kasę. Warto, wiadomo, doinformować się trochę odnośnie miejsca, do którego chce się wyjechać. Ty, będę jedna. Ale moim zdaniem nie ma co też się sugerować komentarzami, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ci ludzie, którzy piszą te różne dziwne komentarze, to w większości są to sfrustrowane osoby, które siedzą same przed komputerem i nie mają co zrobić ze swoim życiem, powiedzmy. Też wiele ludzi się zastanawia, jak to jest z tym, czy będą tęsknić, czy nie będą tęsknić za Polską. No i tutaj powiem Wam tak, patrzcie, kupiłem właśnie kiełbaski polskie od Madeja.
kiełbasa śląska na grilla, jutro planujemy grilla, więc kupiłem. Także tym się nie musicie przejmować, w Niemczech jest dużo polskich sklepów, albo sklepów wschodnich jakichś, czy tam międzynarodowych nawet. Nawet w zwykłych supermarketach są często półki z polskimi produktami, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie z tych polskich produktów, czy innych, które lubicie. No wiadomo, ceny są wyższe takich produktów, bo one idą na eksport i tutaj każdy musi na tym zarobić, nie? Ale od biedy myślę, że może być, także tym nie powinniście się przejmować w ogóle. No i są też polskie kościoły, jest duża polska społeczność, na przykład tutaj u nas w Hamburgu są polskie kluby z polską muzyką, gdzie możecie poznać innych Polaków. Także pod tym względem na pewno idzie sobie fajnie poradzić. A moje zdanie jest takie, przekonajcie się sami, czy wam się to opłaca. Wiadomo, lepiej mieć jakąś rezerwę finansową, jeżeli wyjedziecie, nie uda wam się ten wyjazd, coś nie pyknie, no to żeby wrócić z powrotem. Ale moim zdaniem na pewno warto spróbować, przekonać się na własnej skórze. No i też w innych moich filmach możecie zobaczyć, jak szukać mieszkania w Niemczech. O tu wam jeszcze powiem, że z mieszkaniami jest no dosyć ciężko, bo musicie być te 3 miesiące co najmniej, mieć to zatrudnienie, dostawać te, jak to się mówi, Abrechnungi, to w Polsce jest, kurczę, jak to się nazywa? Nie wyciągi. Odcinki z wypłaty, tak jest, odcinki z wypłaty. Musicie 3 tutaj dostać, żeby móc się starać o mieszkanie ze spółdzielni, to musicie mieć właśnie te 3 odcinki, musicie mieć szufę, czyli tak jakby ten w Polsce to jest BIK, musicie mieć pozytywny, i musicie mieć umowę z pracodawcą albo z firmą, z tight firmą tak zwaną, czyli też z pracodawcą, no i to możecie sobie zobaczyć więcej w moich odcinkach, one wam się tutaj gdzieś podczas oglądania tego filmu zapewne pojawiały w lewym górnym rogu, w waszym prawym górnym rogu, sorry. Filmy odnośnie mieszkań, odnośnie życia w Niemczech, odnośnie pracy w Niemczech, no i tam jeszcze wam się pewnie pojawią, a jak nie, no to znajdźcie sobie gdzieś na moim kanale, co mówię o wyjeździe w 2023, w 2022. No tutaj nie chciałem poruszać tych wszystkich kwestii z tego powodu, że tam właśnie o większości rzeczy wspominam, tutaj nie za wiele się zmieniło pod tym względem, zmieniła się ta minimalna. Trochę zmieniają się różne, wiadomo, jakieś tam regulacje prawne, no ale to nie ma za dużego wpływu na to, jak wygląda życie na tej emigracji. Także zapraszam do zapoznania się też z moimi starszymi filmami. One się całkiem fajnie oglądają, więc jeżeli szukaliście informacji odnośnie wyjazdu za granicę do Niemiec, to na pewno gdzieś może wam się one przewinęły. Możliwe, że już je widzieliście. No jeśli nie, no to zapraszam na nie. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach. Ja postaram się wam odpowiedzieć, bo zawsze staram się odpowiadać na te komentarze. No i nie widzimy się już niebawem w następnych filmach. A wam, jeżeli chcecie wyjechać gdzieś za granicę, no to życzę powodzenia. Trzymam kciuki, żeby się udało. I pamiętajcie, nie słuchajcie hejterów, nie poddawajcie się, tylko róbcie swoje. Na razie, cześć!